Słychać jakieś trzaskanie i jakieś szkło, chyba ktoś robi jakieś porządki na zewnątrz, ale to dobrze, w końcu przyszła wiosna i ja też zabieram się za te porządki. Ostatni łyk kawy i działamy. Będzie też trzeba zrobić porządek z moją szklarnią. Ten mój aloes niestety spalił się na tym parapecie i będę mu musiała zmienić stanowisko. Słońce już tutaj trochę mocniej przypala, a on nie lubi tak dużo światła wbrew pozorom. Mam tutaj takie różne drewniane elementy, których użyję sobie do wyeksponowania roślin. I rośliny wędrują z powrotem na półkę. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze szklarnię, która zanim trafi z powrotem na parapet, musi zostać wyczyszczona. I tak, moi drodzy, prezentuje się tutaj to okno, jest pełne roślin. Mam tutaj po lewej stronie już mojego małego pomocnika, który wstał akurat. No dobrze, kochani, ja sobie te rośliny już troszkę oczyściłam i podlałam, bo już bardzo, bardzo mocno wołały wody. Widzicie, że jest tutaj naprawdę dużo światła. Zaczniemy sobie tutaj od rogu okna i widzicie, właśnie tam pod ścianą syngonium. Ono ma się tutaj świetnie. Nie jest jeszcze przesadzone i ja tutaj ostatnio nie nadążyłam go podlewać z racji tego, że pogoda stała się bardziej słoneczna i troszeczkę liści na dole mi klapło. Mam nadzieję, że one się podniosą. Tutaj obok tego syngonium mamy Epiphyllum anguliger. Ja Wam je pokazywałam ostatnio na regale, że było takie dosyć całe pomarszczone i że będę tutaj o nie walczyła. No i faktycznie podlewam je naprawdę często, co 2-3 dni i część już tych pędów odzyskała tutaj turgor. Jak widzicie, część pędów już robi się taka gładsza i wychodzi w kilku miejscach. Wychodzą też w kilku miejscach takie małe babyki, na przykład tutaj czy tutaj. Także roślina rośnie i jestem dobrej myśli. Nadal żyje. Możecie zobaczyć, że ta kalatea już tutaj wyrasta poza ten słoik. Trochę mamy tutaj ostre światło. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało w jakości obrazu. Zobaczcie, rosną mu nadal te pomarańczowe liście. Jest ich coraz więcej i jest coraz piękniejsze. I teraz jeszcze możecie zobaczyć, jak ta witata się tutaj pięknie zagęściła. Jaka ona jest tutaj silna i rozkrzewiona. Naprawdę jestem pod wrażeniem tej rośliny i tutaj możecie zobaczyć, jak jej przerastają korzenie, a nie były wcześniej takie przerastające, więc będziemy ją niedługo przesadzać. Teraz sobie może przejdziemy tutaj do tej masoniany. To jest Sansevieria masoniana.
którą zasłania troszeczkę nam tutaj ten berkin. Jak widzicie, ona się przekrzywiła, bo czeka na dzieci, czyli na wypuszczenie dwóch albo trzech babyków. Pamiętam, że przesadzałam ją kilka miesięcy temu. To były zakupy we Florence Market. Dam Wam tutaj link w prawym górnym rogu. Nie przesadzałam jej z Wami, natomiast pamiętam, że tam u niej szły babyki. Także ona się już tutaj przechyliła i czekam, aż się coś wykluje z ziemi. I tutaj też mamy starą roślinkę. A mianowicie syngonium Roxanne. Roxankę. Opowiadałam Wam, że ono po przesadzeniu u mnie straciło prawie wszystkie liście i było takie tu dotąd malutkie. A zobaczcie, jak się pięknie tutaj rozkrzewiło i rozrosło. Jest takie witalne. Tutaj jest jakiś dziwny, taki zjedzony ten liść. W sumie to mi się nie podoba. Bardzo ładnie ta roślinka rośnie, jest taka żywo-zielona i naprawdę ją bardzo lubię. Tutaj mam tego małego patyczaka, który jeszcze się trzyma, którego nie zasuszyłam. On tutaj ładnie podjął wzrost. Także wszystko jest na tą chwilę w porządku i przetrwał zimę. I przechodzimy do jednej z moich ulubionych kompozycji, czyli mamy tutaj na lewo berkina. Tego berkina razem przesadzaliśmy. Też Wam tutaj tam link do filmu dla przypomnienia. I zobaczcie, jak on tutaj pięknie rośnie. Widać, że to stanowisko mu służy. Te liście tutaj się naprawdę ładnie wybarwiają w te białe paseczki. No i jest taki fajny gęścioszek, bardzo go lubię, jak on tutaj się prezentuje. Obróciłam go od okna, żeby teraz się troszeczkę naprostował do szyby. I zobaczcie, tutaj mam te trzy sukulenty, dwa kotyledony i jedną pachywerię, które sobie rozsadziłam do dwóch osobnych doniczek, one były wcześniej w jednej. Pięknie się tutaj prezentują i podjęły fajny wzrost. Natomiast tutaj poniżej mam malutką trzykrotkę, a raczej to, co mi z niej zostało. Trochę, wiecie, ją podsuszyłam. Nie jest łatwo pilnować tych maluchów, one bardzo szybko przesychają i po prostu nie dopilnowałam raz czy dwa i trochę mi zmarniała, no ale zobaczymy, czy uda mi się ją odratować. Jeszcze jej nie wyrzucam. No i kochani, przechodzimy teraz do tej szklarni, którą wyczyściłam. Znajdują się w niej trzy roślinki. Ona jest z Home & You i u góry jest otwarta, dlatego nie jest to taka typowa szklarnia. Bardziej pełni funkcję ozdobną. Podoba mi się tutaj na tym oknie i już Wam pokazuję, jakie mam w niej rośliny. Pierwsza roślinka to jest Philodendron Squamiferum. On ma tutaj naprawdę sporo młodych liści, jak widzicie. To jest tutaj najnowszy liść i te liście rosną coraz większe. Ma już takie urocze, włochate łodygi. Także obracam go systematycznie w stronę słońca, żeby się równo rozrastał i czekam, aż tutaj wypuści jakiś pierwszy taki liść z uszkami. Kolejną mini roślinką, jaką tutaj mam, to jest Epipremnum Marble Queen, który z racji tego, że tu jest bardzo dużo światła, naprawdę przepięknie się wybarwia. I ja ją kupiłam w Brico Marché w postaci dosłownie takich dwóch listków. No i troszkę się tutaj rozrasta. Wyszedł mi z ziemi pęd, musiałam go z powrotem wsadzić. Tak się prezentuje ta roślinka. I trzecią rośliną, moi drodzy, to jest zielistka Green Orange, którą kupiłam bardzo malutką. Jako też takie dosłownie mikrolistki ukorzenione w balocie. I mam nadzieję, że to zobaczycie. Ona już tutaj ma zaczątki tych pomarańczowych łodyg. No i zobaczcie, tak sobie tutaj rosną te roślinki w tej szklarence. Bardzo mi się to podoba. No i idziemy tutaj obok. Mamy tutaj już ostatnią partię roślin. Tutaj po lewej mamy takiego troszkę biednego pieniążka. On był kupiony w Netto. Jak ja go kupowałam, to też Wam go pokazywałam i chyba razem go nawet przesadzaliśmy wtedy. Miał praktycznie całą zgniłą bryłę korzeniową. Ale jak widzicie, trzyma się, raczej to, co z niego zostało, się trzyma. Także daję mu szansę, niech sobie tutaj powoli rośnie, zobaczymy, co pokaże w tym sezonie. Tutaj mamy moją sansewierię Moonshine,
która też już się nieźle rozrosła. Aczkolwiek troszeczkę mi podsychają te najstarsze liście, ponieważ mieszanka do sukulentów jest tutaj dla niej zbyt przepuszczalna i ja nie nadążam chodzić tutaj do niej z konewką. Ma w środku tutaj dużo nowych przyrostów i jakoś sobie tutaj radzi w miarę. Tutaj obok mam drzewko szczęścia, które bardzo ładnie odbiło. Prawie wszystkie liście straciło zimą, natomiast teraz, jak widzicie, ma dużo młodych przyrostów i świetnie sobie radzi. Jeżeli jeszcze troszkę podrośnie, to przytnę jej i mam nadzieję, że się fajnie zagęści. A z tyłu mam tutaj jeszcze nieprzesadzony limonkowy chicior z Brico Marché, który upolowałam za 20 zł. Trzeba mu tutaj dać palik, przesadzić go, przymocować do tego palika i myślę, że będzie mu lepiej. Teraz też nie jest mu najgorzej. Ładnie się wybarwia na taki zielono-jabłuszkowy kolor. I tu wisi sobie Ceropegia, która w zimie nie miała dobrego dostępu do promieni słonecznych i troszkę mi się powyciągała, dlatego będzie trzeba z nią zrobić porządek niedługo. I zostaje nam jeszcze półeczka, w której rośnie anginka i ona tutaj naprawdę pięknie rośnie. Odwróciłam ją od szyby, żeby tam się teraz bardziej rozkrzywiła z drugiej strony. Tutaj mamy hoję, to jest hoja Black Margin. I tutaj asparagus z Biedronki, którego Wam nie pokazywałam jeszcze. Ja go tam troszkę niestety zasuszyłam, bo nie nadążam go podlewać na tym stanowisku. Wiem, że on lubi dużo światła i tutaj go na razie zostawię. Zobaczymy, jak mu się tutaj będzie wiodło. No i moi drodzy, to już wszystko na dzisiaj. Rośliny są podlane i czyste. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was bardzo cieplutko i widzimy się jak zawsze w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa pa!